Dzisiejszy Czuwaj to prawdziwa bomba. No a kto nie będzie chciał zostać z nami do końca? Ten Trąba. Ostatnio trochę żeśmy sobie ponarzekali, ale też poanalizowali, a natura przecież lubi równowagę. Dlatego zgodnie z dobrą tradycją naszego przedsięwzięcia będzie teraz pozytywnie. Na ważne momenty język polski ma przygotowane takie ładne słowo, a brzmi ono pragnę. Dlatego pragnę dziś ogłosić kolejną akcję, do której z ogromną satysfakcją przyłączamy się razem z Czuwajem. W skrócie, bo nie ma się co tutaj specjalnie rozwijać, chodzi o próbę odbicia kultury. Pamiętacie paszkwil na polskie wojsko, służby mundurowe, straż graniczną i policję, którzy bronili naszej wschodniej granicy i nadal bronią? Pamiętacie. Byliście? No, oczywiście, że nie, bo wiadomo, kto kupuje bilety na takie produkcje w kinach, to zostało już wyartykułowane przez działającą w czasie II wojny światowej bohaterską ekipę małego sabotażu. Otóż Konrad Łęcki, którego filmy robiły już kilka razy wyłom w tym zlewaczałym i zniewieściałym świecie kultury, podjął decyzję, aby dać odpór zielonej granicy i stworzyć film kinowy, który stanie w obronie tych, którym należy się szacunek od narodu. Wierzę, że ten projekt uda się zrealizować. Pomyślcie, co by to było, gdyby film zbudowany na kanwie konserwatywnej i podającej prawdę tego, co działo się i co dzieje się na wschodniej granicy naszego kraju, zdobyłby więcej wyświetleń, czy też, jak to w kinie można powiedzieć, więcej osób poszłoby na seans niż na zieloną granicę Agnieszki Holland. Byłoby wspaniale, prawda? Więc na tych, co mają polskie paszporty i mówią w tym samym języku, ale myślą w innym, nie ma co się oglądać. Nie mamy z nimi nic wspólnego, więc losem tych ludzi przejmować się nam nie trzeba. Trzeba natomiast odbić kulturę. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś nietypowo, ponieważ głosu udzielę Konradowi Łęckiemu. Pewnego dnia Konrad przyjechał do Radomia z Kielc, a każdy, kto zna te konwenanse, wie, że już mogło nie być łatwo. Usiadł przed kamerą, ja to nagrałem, zmontowałem i oddaję teraz bezpiecznie w wasze ręce. Autor już sam najlepiej wyjaśni swoje motywacje, no i to, dlaczego film o nazwie Pogranicznik musi powstać. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy często zadawałem sobie pytanie, co się z nami stało, co się dzieje w naszym kraju, że rzecz tak oczywista jak potrzeba obronności, uszczelnienia naszych granic może budzić czyjeś zaniepokojenie czy też sprzeciw. To, jak traktuje się obrońców naszych granic, naszych wojskowych, naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy też policjantów, no przechodziło ludzkie pojęcie, dlatego że codziennie byliśmy bombardowani newsami, w którym nie boję się użyć tego stwierdzenia, politycznej chucpy, robiono sobie przedstawienie, gdzie zamiast wspierać ludzi, którzy bronią naszej granicy, próbowano podważyć kompetencje tych ludzi. Na granicę jeździły całe delegacje różnych osób, które próbowały zakłócać pracę tych funkcjonariuszy. Zbudowało to obraz w społeczeństwie bardzo taki niedobry, przedstawiając ludzi, którzy służyli de facto krajowi, jako ci, którzy działają na jego szkodę. I to jest moim zdaniem rzecz niewybaczalna. Parę lat temu takie zdarzenia nie mogłyby mieć miejsca. Jednak mundur był w Polsce zawsze święty i uważano ludzi, którzy byli w stanie poświęcić dla obronności kraju dużo, łącznie z własnym życiem. Traktowano tych ludzi z należytym szacunkiem, nawet z pewnym rodzajem takiej estymy. Europa upomniałaby się o nas. Europa? Panie generale, Europa ma nas w dupie. Wciąż podlizujemy się zachodowi,
który i tak nami gardzi. A ponieważ od dłuższego czasu w Polsce dzieją się różne dziwne rzeczy, naruszono kolejne tabu, właśnie polegające na tym, że naszych obrońców zaczęto bezpardonowo atakować i, nie ukrywajmy, wykorzystywać w brudnej grze politycznej. Te wyolbrzymione newsy na temat tego, jak nasi strażnicy graniczni traktują nielegalnych emigrantów, to wszystko budowało narrację bardzo, bardzo szkodliwą dla działalności tych formacji. Ludzie ci byli narażeni na, nie tylko w trakcie służby, na wielkie niebezpieczeństwo, ale również cierpiało na tym ich życie rodzinne. Bo przecież jeżeli w głównych wydaniach różnych telewizji, w serwisach informacyjnych nazywano tych ludzi mordercami i robili to ludzie, których próbowano się przedstawiać jako autorytety, dzisiaj wiemy, że żadnymi autorytetami nie są, ale wtedy byli tak przedstawiani i ci ludzie publicznie lżyli ludzi służących na granicy, no to doszliśmy do takiego punktu, w którym należało sobie zadać pytanie, co tu się dzieje, o co w tym wszystkim chodzi. Co prawda, ja się przygotowywałem w tym czasie do innych projektów, bo chciałem zrobić film o ogniu, ale przyszła do mnie taka refleksja, że ten temat jest pilniejszy. To znaczy, oczywiście tamte tematy też zrobię, ale w tej chwili pokazanie tego, co się działo na granicy, w kontekście tego, co się dzieje nadal i tego, co o czym czytamy czy słuchamy codziennie w newsach, uznałem za mój obowiązek. Dlatego pozostałe projekty będą realizowane. Oczywiście to się będzie działo równotorowo, ale najważniejszym dla mnie projektem w tej chwili, czy też najpilniejszym, jest Pogranicznik. Chcę opowiedzieć o ciężkiej służbie naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej, naszych wojskowych, naszych policjantów, którzy z narażeniem życia chronili naszej wschodniej granicy. Chronili i chronią. Właśnie dlatego zrobimy Pogranicznika. To jest nasz obowiązek, bo nie może tak dalej być, że będziemy pozwalali różnym środowiskom na tego typu zachowania. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas najważniejsze. Wiem, że brzmi to trochę jak wytarty obecnie polityczny slogan, ale jako człowiek mam takie przekonanie, że musimy się w tej sprawie wypowiedzieć. Muszę zabrać głos jako twórca i stanąć w obronie tych, którzy przez ostatnich kilkanaście miesięcy byli na cenzurowanym, byli bezpardonowo atakowani, a ludzie, którzy dokonywali tych ataków, nie ponieśli z tego tytułu żadnych konsekwencji. I tak sobie myślę, że te konsekwencje będą miały wymiar bardzo długofalowy. Właściwie już mają. Bo przecież dzisiaj młodzi ludzie, którzy przez ostatnich kilkanaście miesięcy byli karmieni tego typu przekazem, w którym szkalowano WOT, ośmieszano wojsko, występuje w nich naturalny odruch, czy też owczy pęd do przynależności takiej grupy, która atakuje tych ludzi. Na przykład takie hasło "Zdejmij mundur, przeproś matkę", no jest to kwintesencja tego sposobu myślenia. Kwintesencja tego, co napędza tych ludzi. Nienawiść do kraju, nienawiść do jego struktur, do jego formacji, do jego obrońców. I najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, że tego typu poglądy znajdują naśladowców, odbiorców, którzy uważają, że tak jest w porządku. Że możemy ludzi służących na granicy nazywać bandytami, mordercami. W jakim innym kraju jest możliwa taka sytuacja? Jakie wzorce będą mieli młodzi ludzie, słuchając takich rzeczy? Słynna sytuacja, kiedy grupa rozwydrzonej młodzieży zaatakowała patrol, wyzywając jego członków, lżąc ich, jest tego najbardziej jaskrawym przykładem. Filmy, programy telewizyjne, newsy w wiadomościach, które cały czas szkalowały tych ludzi, niestety zrobiły swoje. I nie ma na to
do tej pory żadnej odpowiedzi. Mam wrażenie, że to jest watacha. Watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No tak nie postępują żołnierze. Śmiecie po prostu. Do tej negatywnej narracji dołączyli też przedstawiciele mojego środowiska, czy też środowiska, z którym jako osoba wykonująca taki zawód powinienem się identyfikować. Film pod tytułem Zielona Granica dołożył swoją cegiełkę do negatywnego obrazu naszych obrońców. Kadry, w których członków Straży Granicznej pokazywano niemalże jak SS-manów w Oświęcimiu, były według mnie podłością. Co wynosili z kina młodzi ludzie, którzy oglądali taki film? Że na granicy służą bandyci? Że na polskim mundurze jest krew? Swoją drogą zastanawia mnie też to, jak można było wierzyć w niektóre opowieści, na przykład tą, że jakiś emigrant przez 7 dni płynął rzeką, a w nocy wychodził na brzeg i rozpalał ognisko. Kto dzisiaj taką narrację w ogóle jest w stanie przyjąć? To może świadczy też o stanie naszego społeczeństwa jako takiego, jako całości. To chyba już zagadnienie bardziej dla socjologów. Zadawałem sobie w tym wszystkim pytanie, co ja jako reżyser mogę zrobić. No, mogę zrobić to, że odpowiem na film Zielona Granica swoim filmem. Dlatego powstanie Pogranicznik. Mam nadzieję, że z Państwa pomocą. Musimy pokazać codzienną służbę tych ludzi, którzy na tej granicy stali i którzy jej bronili. Nie tylko dla siebie, ale dla nas, dla naszych rodzin. Do dzisiaj nikt z nich nie usłyszał słowa przepraszam. Chociaż narracja polityczna się bardzo już zmieniła. Mało tego. Niektórym grożą konsekwencje karne za to, że wykonywali swoje obowiązki. Przecież to jest jakiś absurd. W jakiej my rzeczywistości funkcjonujemy? Do czego to wszystko zmierza? Wiem, że film jest tylko pewnego rodzaju rozrywką dla wielu. Ale film może mieć przekaz. Może być wzorcem dla wielu młodych ludzi, którzy niestety nie z książek dzisiaj czerpią główną wiedzę o świecie, ale właśnie z mediów, w tym z filmów. Twój ojciec zginął w 20 roku. Wystarczy tego. Mamo, nie jestem tchórzem. Dziecko. Marszałek, mówi, że ta wojna potrwa kilka dni. I mówi wyraźnie, że nawet guzika nie oddamy. Marszałek. Marszałek. Naiwny jesteś. Konrad Łęcki zazwyczaj zajmował się kinem historycznym. Tym razem jest przekonany, że najnowsza produkcja musi dotknąć tematyki czasów nam współczesnych. Postanowiłem opowiedzieć prawdziwą historię o ludziach służących na polskiej granicy. Rozmawiałem z wieloma z nich. Mam bardzo ciekawe relacje, które ubrałem w scenariusz. Będzie to oczywiście film kinowy, w którym w miarę naszych możliwości postaramy się jak najszerzej, jak najbardziej epicko opowiedzieć tą historię. Myślę, że ci wszyscy ludzie, o których powiedziałem wcześniej, zasługują na taką opowieść. Niestety, z doświadczenia przy swoich poprzednich produkcjach wiem, że nie ma co liczyć na państwo w tego typu produkcji. Proszę zwrócić uwagę, że wspiera się jawnie filmy, które zakłamują naszą historię, które przedstawiają nas zawsze w negatywnym świetle. I te filmy mogą liczyć na milionowe dotacje.
Filmy, w których chcemy opowiadać prawdziwą historię naszego kraju, w którym chcemy nawiązywać do jej chlubnych kart, dotacji nie dostają. I to jest paranoja dzisiejszych czasów. Chcąc opowiedzieć o naszych bohaterach, o naszych obrońcach, zmuszeni jesteśmy do prowadzenia zbiórek. Taki czas. No ale można sobie zadać pytanie, jeżeli nie tak, to jak? Czy zostawimy stan faktyczny taki, jaki jest? Czy nie będziemy się z tym godzić i jako ludzie o konserwatywnych poglądach skończymy tylko z mówieniem o zmianach, a zacznijmy je realizować? Na pierwszej linii jest kultura i sztuka, dlatego że to ona kształtuje nasze pokolenia. To ona daje wzorce i ona wskazuje młodemu pokoleniu, co jest dobre, co jest okej, a co nie. Że co? Większość reakcyjnych oddziałów rozbita. Dowódcy w piachu albo w karcerach. Co mamy jeszcze zrobić? Czy ty się z chuj na rozum zamieniłeś, Różycki? Wy naprawdę nie rozumiecie celu, jaki stawia przed nami partia. W Polsce Ludowej nie ma przeciwników władzy. No i chłopaki ciśnienia dostali i powiedzieli, że w dupie mają taki rozkaz. Wojskiem jesteśmy, a nie milicją i nigdzie z tymi kurwami chodzić nie będziemy. Taką misję mam dla siebie w tym całym procesie. Mam oddaną grupę współpracowników, ludzi, z którymi zrobiłem już niejedną rzecz filmowo i wiem, że razem podołamy. A Państwa pomoc walnie przyczyni się do tego, żeby jakość tej produkcji była jak najwyższa. Wasiuk, jesteś z nami? Tak jest, obywatelu kapral. A wiesz, co ja myślę, towarzyszu? Że ja i moi koledzy mamy przy sobie 300 naboi. Oni wyprują swoje do twoich kolesi, a ja prosto w twój milicyjny czerep. Masz minutę, żeby stąd skadalać. Starszy szeregowy Nowicki, starszy szeregowy Wasiuk, odbezpieczyć broń! Fakt, że nie będziemy zdani na dotacje państwowe, da nam też jeszcze jeden element, jeszcze jeden atut. Będziemy mieli pełną wolność twórczą. Nikt nie nałoży nam kagańca cenzury i nie będzie próbował wpływać na to, jak ten film ma wyglądać. Dla mnie jako twórcy jest to niezwykle ważne. Niestety doświadczyłem tego typu kagańca przy mojej poprzedniej produkcji dotyczącej rzezi wołyńskiej. Nigdy więcej na coś takiego sobie nie pozwolę. Stąd mój apel i serdeczna prośba do Państwa o wspieranie mnie w tym projekcie, mnie i mojej ekipy. Tak, żebyśmy mogli zrobić to jak najlepiej potrafimy. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż dzisiaj jest bardzo dużo zbiórek na różne ważne cele. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że bez Państwa pomocy takie filmy po prostu nie powstaną. Będziemy znowu chodzić do kina na filmy, w których będziemy przedstawieni jako zawsze ci źli. Ci, którzy mają przepraszać. Jako ci, którzy mają kajać się za coś, czego nie popełnili. Najbardziej boli mnie jako twórcę to, że trend taki w kinie jest dominujący obecnie w polskiej kinematografii. Niektórzy twórcy wręcz szczycą się takimi produkcjami. A widz konserwatywny nie ma dzisiaj w kinie dla siebie żadnej oferty. Mówi mu się, że idzie na kolejną produkcję o naszych bohaterach, nagłaśnia się te produkcje, a potem się okazuje, jak jesteśmy w kinie, że to jest zupełnie film nie o tym. Miała być wielka, epicka historia o Monte Cassino, o Westerplatte, o obronie Grodna, a dostajemy coś kompletnie innego. Dlatego czas to zmienić. I ja chcę to zrobić. Jeżeli Państwo nam pomożecie, to film Pogranicznik będzie pierwszym z cyklu takich filmów, w których będziemy starali się odwracać tę tendencję. Pokazywać prawdę, pokazywać chlubne karty naszej historii, pokazywać naszych bohaterów. Jestem przekonany, że Konrad Łęcki jest jedynym reżyserem, który będzie w stanie unieść tak ważną produkcję. Wiem to nie tylko dlatego, że znam Konrada. Obserwowałem jego pracę nad kilkoma pisanymi przez niego scenariuszami, ale mogłem też uczestniczyć przy produkcji, no i zagrać jedną z głównych ról w filmie Etiudzie w zasadzie Zomoza, wcielając się w rolę kaprala Sobczaka. Co ty robisz, człowieku? Sobczak, odpuść! Ty wahaj, co ty masz? Tu kobieta jest! Spierdaj.
Puśćcie go już! A tu ją podnieść i stań się za mną! Sobczak! Opuść broń! Menda, dawaj mu kucze do wody! A wy wypierdalać! Sobczak! Co wy chcecie zrobić? Na wycieczkę jadę, a tego zabieram za sobą. Wstawaj, Mendo! Zastanówcie się, co robicie, kapralu! Nie radzę jechać za nami, bo jeszcze się towarzysz sierżant może skaleczyć. Właśnie, kurwa! Jazda, jazda, jazda! Konrad Łęcki to facet, który wziął na siebie trud pokazania na srebrnym ekranie prawdy o Wołyniu. Niestety pomimo zaawansowanych prac i ogromnego rozmachu przedsięwzięcia, Łuna, bo tak miał nazywać się jego film, została zablokowana, a w zasadzie zniszczona razem z kilkoma firmami, które podjęły się tego wyzwania, z powodów politycznej poprawności, gdy wybuchła wojna. Kto miał rację, szybko oczywiście się wyjaśniło. Jak nam Ukraińcy podziękowali, taki film mógłby być dzisiaj wspaniałym elementem rozgrywania polityki zagranicznej, ale kto by się zajmował w Polsce polityką zagraniczną, czy w tym państwie w ogóle może być jeszcze normalnie. Niewielu też wie, że spod pióra i reżyserii Konrada wyszedł jedyny w Polsce film, który w całości grany jest, uwaga, w starożytnej łacinie. Senatus Romanus, salutem tibi, imperator. Nunciat et dat. Hostia. Gravia consilia, circa eum habeo. Acem strue! Stati! Acem strue! Konrad ma jaja, aby w tym zawładniętym przez złych ludzi świecie filmu podnosić głośno sprawy polskie. Dlatego projekt związany ze stworzeniem Pogranicznika będzie kolejną aktywnością pozainternetową ekipy Czuwaja, mojej, Czuwajowej, w którą z całą mocą razem z Moniką i tymi, którzy z nami współpracują, się zaangażujemy. A jak wiecie, nie lubimy gadać po próżnicy. W ostatnim czasie udało nam się wyjść na zewnątrz ze spotkaniami otwartymi. Miały one miejsce w Polsce, ale również wśród Polonii, między innymi w Anglii i Irlandii. Pokazaliśmy, jak skutecznie zorganizować lokalną społeczność poprzez festiwal sąsiedzki Kultura na Ostro. W końcu udało nam się w 4 dni razem z Moniką zebrać 100 osób i zorganizować wyjazd, aby pomóc fizyczną pracą naszym rodakom, którzy zostali dotknięci klęską powodzi. Zresztą było o tym głośno. Do tematu powodzi będziemy jeszcze wracać, ale teraz inne, równie ważne sprawy. Więc od samego początku mówiłem, że Czuwaj, ten kanał, jest projektem. Niektórzy z życzliwości poprawiali mnie, mówiąc, że projekt to niewłaściwa nazwa, ponieważ oznacza to coś w budowie, coś, co nie jest zakończone. No właśnie, dobrze wiem, co mówię. Czuwaj jest projektem, ponieważ jest i będzie w nieustannej fazie rozwoju, a nasza aktywność nie ma dotyczyć tylko internetu. Nie wiem, co w przyszłości strzeli nam, pozytywnego rzecz jasna, jeszcze do głowy. Czuwaj to samoorganizacja narodu. To proponowanie kierunków działania, pokazywanie, że można. To aktywizm narodowy, solidaryzm, no i ostre cięcie słowem, gdy trzeba ciąć, a nie biernie się przyglądać i paplać. Wiele rzeczy oczywiście jeszcze trzeba dopracować. Przede wszystkim systematyczność, wiem. Ale cóż, czasem rzeczywistość zwycięża w starciu z koncepcjami, nawet tymi najpiękniejszymi.
Akcja dotycząca wsparcia produkcji pogranicznika, czyli kinowego obrazu, który ma stanąć w obronie naszych obrońców, w zasadzie powiedziałbym nawet w obronie narodu, rusza w poniedziałek. W kolejnych spotkaniach będę oczywiście informował o postępach. Tymczasem wszystkich tych, którzy chcą dołożyć cegiełkę do rozwoju Czuwaja, odsyłam do pierwszego komentarza i opisu tego filmu. Nasza aktywność jest możliwa tylko dzięki naszym mecenasom. Każdemu z Was serdecznie dziękuję. Dziękuję też za Wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.